Cześć, Dźwiękoholik, tym razem w drodze, tym razem troszeczkę nietypowo. Jadę na koncert. Jadę na koncert, w zasadzie trzeci dzień festiwalu United Arts w Gdańsku. Trzeci dzień, muzyka elektroniczna. Jadę przede wszystkim na Tangerine Dream. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A teraz czołóweczka i lecimy. I jedziemy! No właśnie, jedziemy. Co dzisiejszego dnia? Dzisiejszego dnia od godziny 15 grają różne zespoły, ale sprawdziłem je w internetach i tak powiem szczerze, nie do końca do mnie trafiają. Jadę, tak jak powiedziałem, jako stary dziad, jadę z wielkiego sentymentu do zespołu jednego z największych twórców muzyki elektronicznej, krautrocka. Myślę, że nawet jak to kiedyś powiedział pan, rozpoczynając koncert w Warszawie, najwięksi twórcy nurtu nazywanego rockiem elektronicznym. Oprócz tego mam nadzieję załapać się na mojego idola z lat dziecięcych. Przez wiele miesięcy na drzwiach wisiał jego plakat w moim pokoju. Oczywiście Marek Biliński. Marek Biliński, z którym miałem również okazję zrobić parę miesięcy temu wywiad na akurat mojego drugiego vloga Zgred Fiction, może go obserwujecie, jak nie, to polecam. Link do tego wywiadu, oczywiście w formie zapisanej, wywiad był gadany, ale w formie zapisanej wywiad w linku znajdziecie pod filmem w opisie. No nie wiem, co będzie dzisiaj tam na miejscu. No na pewno nie będę, moi drodzy, filmował całego festiwalu i robił relacji pod tytułem jeden wielki klip z koncertu. Ja raczej wolę na koncertach oglądać, niż zerkać na telefon i sprawdzać, czy się dobrze nagrywa. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie na ten temat, zostawcie ewentualnie coś w komentarzach. No czasem bywa to wkurzające, jak rzeczywiście nie widać sceny, bo tysiące rąk z aparatami podniesione do góry i nagrywają. Zobaczymy, czy będzie można tam nagrywać. Może uda mi się jakieś fragmenty koncertu nagrać dla was. Zobaczymy, sprawdzimy, czy to się uda. A przede wszystkim chcę zobaczyć, jak będzie wyglądał ten festiwal. Czy jest to festiwal United Arts, czy United Farts Festival. To jest pierwsza edycja. Wiem, że coś już im nie wyszło, bo część teatralna tego festiwalu, to miało być takie połączenie interdyscyplinarne, trochę muzyki, trochę sztuki i trochę teatru, ale coś tam chyba im nie pykło z tymi teatrami i te teatry zostały przesunięte na wrzesień, a może i lepiej. Ja jakoś do teatru ostatnio serca nie mam, ostatnio dodam, a dzisiaj no mam nadzieję zobaczyć na scenie Tangerine Dream. To oczywiście nie jest stary, dobry skład Tangerine Dream. Jakiś czas temu Edgar Froese przeszedł przez, jak to się mówi, Quantum Gate. Na drugą stronę część muzyków już dawno odeszła. Oczywiście moim ulubionym muzykiem Tangerine Dream był Chris Franke, który grał z nimi do lat 80. Zdaje się, ostatnią płytą z Chrisem Franke była płyta Tiger. A później Tangerine Dream chodziło różnymi dziwnymi drogami, ocierając się nawet o muzykę do wind, jak ja to nazywam, czyli mało ambitnie. Ale mam nadzieję, że tutaj pograją coś z klasyków, może z tej ostatniej płyty, na której znalazł się jeszcze materiał Edgara Froese, czyli Quantum Gate. Zobaczymy. Ciekawostką wydaje mi się fakt, że w koncercie ma uczestniczyć Michał Łapaj. Tak. Nie perkusista, klawiszowiec Riverside. Wczoraj Internety obwieściły, że został zaproszony przez Tangerine Dream jako muzyk sesyjny do koncertu. Ciekawe. Być może jadąc tym tempem, może załapie się również na Łapaja. Ja nie do końca lubię takie granie. Takie smętne, ale... Może wynika to z tego, że gdzieś rock progresywny jako taki zaczął mi się ostatnio przejadać. Riverside, którego byłem wielkim fanem, też już przestaje do mnie trafiać, zaczyna mnie męczyć i te klimaty. A może to jest przejściowe. Jakiś taki mam dziwny czas na elektronikę. Zobaczymy, jak długo ten czas potrwa. No tak, Marek Biliński. Tego również oczekuję. Modlę się tylko, żeby zagrał takiego debeściaka, ale bez E nie równa się MC kwadrat. To jest rzeczywiście znakomity utwór ze świetnymi improwizacjami jazzowymi, wręcz jazzowymi. No ale to jest utwór, który trwa pół godziny. No nie chciałbym, żeby zdominował cały koncert. Chciałoby się tam usłyszeć jakąś fontannę radości, jakieś porachunki z bliźniakami i może coś z płyty Mały Książę, a może, o rany, Ucieczkę z tropiku usłyszeć na żywo, to byłoby fajnie w tym wieku, w wieku XXI. No dobra, jedziemy, zobaczymy, co będzie dalej, zobaczymy, co się tam wydarzy, zobaczymy, na co mi się uda załapać. Jeśli załapię się na Łapaja, to trochę skręcę wam Łapaja, a na pewno już zależy mi na tym, żeby być na Bilińskim i na Tangerine Dream. Ależ te samochody śmigają wszyscy nad morze, czy co, czy z wakacji do Trójmiasta. Dobra, nieważne. Dobra, na razie to wszystko. A myślę, że zobaczymy się na miejscu. Dobra, no to trzymajcie się. No, jestem na miejscu, na razie jest niewiele osób. Parking jest niedaleko. Taki trochę dziki przy cmentarzu, ale dość sympatyczny. Nie wpuszczono mnie z kanapką, będę głodny. Ale jakoś sobie poradzę, bo szama jest. Jeszcze zobaczę, czy jest jakiś mecz, czy jest jakieś szamańsko tutaj, bo to jednak parę godzin. No dobra, to zobaczymy, co się jeszcze dzisiaj wydarzy. Drodzy Państwo, 2 dni temu ta widownia szalała. Mam nadzieję, że zaszaleje za chwileczkę. Przed Państwem Michał Łapaj i jego goście. Powitajcie go bardzo gorąco! Bardzo gorąco! Witam serdecznie, jest mi bardzo miło i muszę powiedzieć, że jestem wielce zaskoczony, że zostałem zaproszony tutaj. Tak więc no, mam nadzieję, że będziemy się dobrze wszyscy tutaj bawić. No nie jestem mówcą najlepszym, tak więc... Dobry wieczór. Organizatorzy United Arts Festival zapraszają Państwa na koncert zespołu będącego współtwórcą gatunku muzyki określanej jako rock elektroniczny. Przed Państwem Torsten Kweśnik, Yoshiko Yamane, Paul Frick, czyli Tangerine Dream. After 18 months, sitting in a home waiting for this moment. It's really happy. Thank you, Mark, for coming. Such a great feeling. And we have a very, very special guest today, tonight, from Riverside, Michał Łapaj, who joined us for a session. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Yoshiko Yamane. Michał Łapaj. Oh, Paul Frick. Torsten Kweśnik. Thank you very much. Thank you very much for coming. No cześć. Wracam. Jest późno. Spać mi się chce. Więc sobie może trochę pogadam, żeby nie zasnąć. Bo muszę być jutro rano na miejscu. No i co? Czuję się jak szmata, przede wszystkim czuję się jak szmata, bo po prostu nagrywałem, a mówiłem wtedy, nie będę nagrywał, nie będę nic nagrywał, będę po prostu przeżywał koncert, ale rzeczywiście udało mi się tak sympatycznie znaleźć punkt oparcia w tym i tamtym momencie, że coś tam ponagrywałem, także fragmenty pewnie już widzieliście. Obszerniejsze fragmenty może wrzucę w osobnym filmiku. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Bardzo fajnie zorganizowany festiwal. Niewiele osób. Myślałem, że będą straszne tłumy, ale rzeczywiście być może ten trzeci dzień festiwalowy, on może trochę mniej ludzi przyciągał. Wcześniej jakieś Riverside, jakieś bakiuszki, jakieś tam antimatery i tak dalej. Generalnie bardziej metalowo i progowo. Ja, tak jak mówiłem, zdecydowałem się na dzień trzeci, czyli ten elektroniczny. I nie żałuję od samego początku, nie żałuję. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony Michałem Łapajem. Ja słuchałem tej płyty w streamach i powiem szczerze, ona mnie trochę znudziła. A tutaj na koncercie wypadł świetnie, wypadł naprawdę wspaniale. I nawet ten Mike Mess z Antimatter, bardzo fajnie wypadł, świetny wokalista. Tak jak mówiłem, załapałem się na Łapaja. Chwalę, jestem bardzo zadowolony. Później, udało mi się spotkać na chwilę i parę słów zamienić z moim idolem z lat młodości, czyli z Markiem Bilińskim, i nawet fotę sobie trzasnąłem z nim na pamiątkę. Ja stary dziad, on siwy pan. No nie dziad, bo nie ma brody, ja to przez tą brodę jestem takim dziadem pewnie. No ale nieważne, forget it. No więc tak jak mówiłem, jestem bardzo zachwycony i pozytywnie zaskoczony występem Michała Łapaja z Riverside. Świetny Mike Mess z Antimatter. Marek Biliński. W porządku, oczywiście, to czego się spodziewaliśmy i na to chyba przyjechaliśmy, wszystko było, fontanna radości, była ucieczka z tropiku, było jeszcze bardzo fajnych kawałków starych z pierwszych płyt, nawet z Wolnych Lodów taki sympatyczny kawałek na sam koniec napisy zapodał. Tak jak mówiłem wcześniej, nie chciałem, żeby grał E = mc². Jak twierdziłem, za długi to utwór, nie chciałbym, żeby zdominował ten koncert. Ale nie, jestem bardzo zadowolony. Zagrał to. Świetne improwizacje, naprawdę duża moc w dźwięku i bardzo na plus. No i na koniec oczywiście po prostu trzepnięcie mega młotem między oczy dźwiękowym, elektronicznym. Mam na myśli oczywiście mandarynki. Mam tu jakąś mandarynkę? Miałem mandarynkę, nie. Mam tylko taką w płynie. Ale gdzieś miałem jeszcze prawdziwą, żeby sobie chrumsnąć po drodze. No więc tak, świetny koncert Tangerine Dream. I starocie, i naprawdę takie naprawdę najklasyczniejsze klasyki. Jejku, co za siła dźwięku. Świetna ta skrzypaczka, bardzo fajny pomysł. No oczywiście jadąc na koncert myślałem sobie, kurczę, no to jest już zupełnie inny skład, to raczej w kategoriach cover bandu można było mówić, no sorry fanów Tangerinów, ale nie było tak źle, naprawdę to brzmiało idealnie. Ach, jeszcze w ogóle ta zapowiedź koncertu będąca parafrazą tej zapowiedzi z koncertu z płyty Poland, tej zapowiedzi Jerzego Kordowicza, bardzo ładnie sparafrazowane i w ten sposób przepięknie zapowiedziano tę kapelę. No i na koniec rzeczywiście to co zapowiadano, o czym czytałem w internetach. Dzień przed koncertem Tangerine Dream zaprosiła do współpracy Michała Łapaja i na koniec w bisach pojawił się on jako trzeci członek zespołu. Pograli sobie razem i to było naprawdę bardzo fajne. Bardzo mi się podobało. Podsumowując, świetny festiwal. Czekam na kolejne edycje w przyszłym roku, w przyszłych latach. No coś im tam nie pyknęło, oczywiście z tych teatrów, bo miał być to festiwal w zamyśle interdyscyplinarny, trochę muzyki, trochę teatru, plastyki. Coś nie pykło. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to wyjdzie i będzie ok. A może ja będę miał więcej chęci do oglądania spektakli teatralnych niż teraz. Co jeszcze? Szama, wszystko, po prostu piwo, kanapeczki, ziemniaczki, pieczone fryteczki, wszystko co trzeba. Organizacja spoko, bardzo fajne miejsce, współczuję tylko gdańszczanom mieszkającym opodal, bo rzeczywiście siła w dźwięku była naprawdę ogromna. A czytałem po tym dniu metalowym komentarze, że ludzie mieszkający na Starówce skarżyli się, że nie mogli w nocy spać, bo aż tam dźwięk dochodził. No cóż, się mieszka w Gdańsku, się uczestniczy w wydarzeniach, no nie? Dobra, trzymajcie się, ja jadę dalej. Widzimy się przy okazji kolejnych vlogów. Mam nadzieję, że niebawem. Mam nadzieję, że będę miał siły i chęci, żeby coś sympatycznego dla Was nagrać. A trochę, przyznam, rzeczywiście fajnych płyt się nazbierało po drodze. Jeśli Wam się podobała ta relacja z festiwalu, wbijajcie łapkę pod filmem, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie kciuki, żebym bezpiecznie sobie dojechał do Domciu. No to pa.